Witamy w piątek. Jest to kolejny piątek z Twarzą Przyszłości. Przypomnę, że Twarze Przyszłości to projekt, który realizujemy od stycznia do grudnia. Kim jest Twarz Przyszłości? Twarz Przyszłości to po prostu ambasador Częstochowy. To osoba, która już od 20 do 40 lat posiadająca i która już dla miasta robi bardzo dużo tym, co sama osiąga. Tu w mieście, ale też na zewnątrz. Nawet jeżeli poza miastem mieszka, ale jak najbardziej przyznaje się do tego, że pochodzi z Częstochowy, czy też z Częstochową jest związana. Czyli tak troszkę można powiedzieć, działa również na nasze konto częstochowskie. Dzisiaj naszą twarzą przyszłości jest mikser. Przedstawiamy z imienia nazwiska. Atakuj, pewnie. O Boże, atakuj. Mikołaj Mądry. To ja wiem, tylko to atakuj mnie trochę nie, tak śmiało. Zestresowało. Nie. Dobrze, mikser. Prawda jest taka, że właściwie mało osób cię nie zna. No może w tym wieku do 40 lat cię chyba bardzo dużo zna, no może nawet powyżej 40. Mhm. Może osoby, które mają troszkę więcej lat, mogą ciebie nie znać. Natomiast ty sam jesteś znany tego, co robisz, ale poza tym chyba jesteś dość lubiany przez to, co lubisz, bo robisz. Dlatego, że to, co robisz, strasznie się zakała buźka. Nie, jest okej. Okay. Bo to, co robisz, jest dość niezwykłe. Mhm. Nie każdy posiada taką umiejętność szybkiego mówienia jak ty. I to rzucania tematu, a ty od razu lecisz. No, tak, dostałem taką umiejętność, korzystam z niej. Cieszę się, że wiesz, fajne jest to, że ludzie z różnych środowisk mogą przyjść i posłuchać na przykład tego na ulicy, niezależnie od tego, ile mają lat, niezależnie od tego, czy interesuje ich rap, czy nie. Mhm. Także jest to dosyć uniwersalne i myślę, że dlatego dużo ludzi się jara i mnie to cieszy. To znaczy, to tym się ludzie jarają cały czas, od kilku lat, jeżeli nie dłużej. Tak jest. Rzeczywiście, ale na pewno trzeba mieć do tego talent, bo wielokrotnie jak ciebie obserwowałam, czy też innych raperów, to szczerze mówiąc, to jest dość trudne dla normalnego człowieka, żeby tak sklecić coś, co ma sens na poczekaniu. I na dodatek wyrzucać słowa z sensem, jak z karabinu maszynowego. No ja przyznam, że wiesz, ja nie do końca rozumiem, jak to tam się dzieje, nie? Jakby no właśnie, ja jestem ciekawa. Wytłumaczyć procesu, słuchaj, to teraz mój mózg robi to, a ja robię wtedy to. I nie wiem, jak to wygląda. Gdyby to rozłożyć na czynniki pierwsze, mówi się, że podczas freestyle'owania, podczas improwizacji, tam EEG mózgu wskazuje jakby na uprawianie sportu. Ktoś uprawia sport, takie same czynniki są przy improwizacji słownej, tak czytałem kiedyś. Nie wiem jakby, czy jest to dla mnie jakaś cenna informacja, czy nie. Nie umiem nigdy komuś wytłumaczyć mechaniki. Wiem, że ja nie boję się pomyłki. Staram się nie myśleć o pomyłce. Staram się nie zatrzymać i za wszelką cenę zachować sens i rym. Tak, to brzmi tak super, no, zachować wszystko, zrobić wszystko, ale tak to mi przyświeca, ale nie mam takiej presji. Myślę, że brak presji jest tutaj kluczowy, bo jeżeli bym tak sobie powiedział, że muszę choćby nie wiadomo co, to pewnie bym się zaciął, ale to widzimy też u sportowców, widzimy to też u ludzi, którzy występują, nie wiem, u polityków. Widać czasami, kiedy przemówienie jest wymuszone, a kiedy jest to no tak serducha, a kiedy jest to wyuczone, tak, widzimy to. Więc ja raczej podchodzę do tego na zasadzie, okej, ja jestem narzędziem, przepływa przeze mnie pewna ilość informacji i mówię to do ludzi, rapuję, oni się cieszą, ja mam radochę. I tak mówię o tym łatwo, to nie jest tak, że ja to lekceważę, tylko po prostu staram się, żeby ta forma mnie nie zażarła, nie? O, to teraz będzie improwizacja. O, hola, hola. No nie, no wiesz, prostu... a ci, którzy słuchają, no to właśnie o, hola, hola, wiesz, to jest odwrotność. To daje taki efekt, kiedy ja podchodzę do tego na zasadzie, pomylę się, okej. Okay. Tak, bo pomyłki zauważyłam przy freestylu są bardzo ciepło odbierane przez publikę. Bardzo gorąco. Oprócz tego, że dostaje się oklaski za freestyle, to jak coś tam takiego się wkręci, to już w ogóle jest radość. I w gruncie rzeczy to nie jest radość spowodowana tym, że ktoś się pomylił, tylko że to daje właśnie takie poczucie
żywości, autentyczności, że to się dzieje teraz, tu obecnie, prawda? Znaczy, widzisz, ale ci ludzie w gruncie rzeczy, oni przychodzą, tak uważam, dla pomyłek. No bo gdyby publiczność, to nie jest tak, że o, czekamy, kiedy się pomylisz, już tu banany i pomidory po lewej stronie już będzie rzucane. Nie, tylko gdyby ci ludzie wiedzieli, że tego nie, że na scenie nie stoi człowiek, tylko automat, no to tych emocji by nie było, a że za plecami cały czas tkwi, gdzie siedzi pomyłka, możliwe, że ona wyskoczy na pierwszy plan, no to jest super. Znaczy mnie też to przyciąga na scenę. Gdybym się nie mylił, to bym w ogóle nie przychodził. Ale ty co, wchodzisz, żeby się pomylić? Nie. To się nie znosi, to się nie likwiduje. Wchodzę, żeby się nie pomylić, ale świadomość tego, że jestem omylny, powoduje, że chcę się wracać. Myślę, że o to chodzi. Ale to samo mają wreszcie dziedzin ludzie. Mhm. No. A powiedz mi proszę, bo nie pamiętam cię z okresu przed freestylowaniem, szczerze mówiąc. Nie, zetknęliśmy się ze sobą już w momencie, kiedy freestylowałeś. To jakie były początki? Wiesz co, jako słuchacz to standardowo, no, słuchałem rapu, tylko to teraz się różni od dzisiejszych, nazwijmy to, słuchaczy rapu, że ten rap był niedostępny. No i tyle. I przez jego elitarność jakąś, powiedzmy, że tam był na kasecie, ziomek miał kasetę, od twórców często były kasety, od ludzi z Paktofoniki i tak dalej, mam starszego brata, więc on tu był jakby zapalnikiem. No i co? No i ja sobie usłyszałem rap, mając 10 lat, byłem bąblem małym i mówię, kurczę, tam przeklinają i w ogóle taka muzyka po polsku, dwa kanały w telewizji, wiesz jak to jest, taka muzyka po polsku plus przekleństwa, no bo to robiło wrażenie, plus może przynależność do jakiejś grupy, tam mówię, o, teraz będę miał ziomali, gacie w ogóle takie, że do tej pory bym dwóch mnie by weszło w te spodnie, to suma tych wszystkich rzeczy powodowała, że przyciągało mnie do tego, wiadomo, jak mama wchodziła do pokoju, to tam trzeba było przyciszyć te przekleństwa, jasne. Ale jakby forma sama, ja mówię, kurde, ktoś nie śpiewa, nie umiałem tego określić, to nie jest śpiew jak słyszę, taki, jak słyszę w telewizji. Ktoś mówi, ale nie do końca. Mówi rzeczy, których ja na co dzień nie słyszę jeszcze wtedy, no bo wiadomo, nie było YouTube'a, nic nie kulało takiego. No, to był miks, który przyciągał niesamowicie, plus to, że masz starszych ziomali, nie? Masz starszych kumpli, więc jakby coś się działo, to człowiek zaraz tak chodził po osiedlu. No i długo, długo słuchanie i pierwsze teksty do szuflady, po cichu. Pamiętam, pisałem tego trochę. Lat? No myślę, że z 3-4, miałem tak 16 lat i zacząłem pokazywać je moim przyjaciołom w piwnicy, tam odpaliłem, mówię, słuchajcie, przeczytam wam coś, nie, ale się nie śmiejcie. No i tam odczytałem, wydukałem, co napisałem. Było wow, było ekstra i moi przyjaciele wiedzieli, że mam raczej ciągoty w stronę muzyki. No i dzięki nim mogę powiedzieć, że pamiętam, dostałem głośnik na urodziny. Masz, słuchasz, to będziesz słuchał, masz, i my też będziemy słuchać. I stwierdziłem, że okej, improwizacja słowna, pokazałem to bliskim osobom. Myślałem, że każdy tak umie. Miałem takie poczucie, że to jest jakby wpisane. No, każdy mniej lub bardziej improwizuje słowem, rapuje, rymuje. Naprawdę takie miałem myślenie trochę, że to nie jest nic nadzwyczajnego. I jak okazało się, że jednak to jest coś nadzwyczajnego, to wyszedłem na ulicę z tym głośnikiem, który dostałem na urodziny, usiadłem sobie na ławeczce i stwierdziłem, że kurczę, robi się utwory dżemu, bluesa się gra na ulicy, ale nikt nie freestyluje na ulicy w Polsce. Nie znam takiego czegoś, a trochę się tym rapem interesuję, więc będę pierwszy na taką skalę i prawdopodobnie jestem pierwszym człowiekiem w Polsce, który na tak szeroką skalę wyniósł rap na ulicę. I taki początek. I dobrze mi z tym. A oczywiście, jasne, że tak. Ale nie, wiesz co, rozbawiłeś mnie troszeczkę, dlatego że samym stwierdzeniem, że myślałeś, że to jest takie naturalne. Tak, no miałem poczucie, że każdy, nie mówię, że tam każdy ciśnie niesamowicie, ale lepiej bądź gorzej te rymy bez przygotowania składa. Okazało się, że jednak nie, a że moi przyjaciele byli przyjaciółmi, i jakbym robił kit, to by mi powiedzieli, stary, nie rób tego, bo to jest syf. Czyli byli prawdziwymi przyjaciółmi. Tak, 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 nie rób tego, bo to wstyd, a powiedzieli mi, rób to, bo to spoko. No to ładnie to opisałem, muszę to w książce jakieś napisać, rób to, bo to spoko, nie? I to gdzieś tam na kamieniu potem nadzą. I dlatego siedzę tu, jakby tak. Nie, od razu miałam skojarzenia, przepraszam, ale w drugą stronę skręcę z poetami, którzy, nie wiem, czy każdy poeta ma taką świadomość, że każdy może lepiej lub gorzej, prawda? Natomiast nie każdy się z takim talentem rodzi i to samo jest właśnie w przypadku freestyla.
Czy da się go nauczyć? O, takie pytanie mam. Myślę, że każdy w jakimś stopniu może się tego nauczyć, tylko lepiej lub jego gorzej. Indywidualne predyspozycje, tak, no tak powiedzmy lepiej lub gorzej. Wydaje mi się, że znajdzie się ludzi, o może tak na to odpowiem, znajdzie się ludzi, którzy za cholerę nie będą w stanie się tego nauczyć nawet na średnim poziomie. Będą dukać tak wolno, że w zasadzie nie będzie to, nie miało. Będzie to nic nadzwyczajnego. Myślę, że są tacy ludzie. Jeżeli ta odpowiedź Cię satysfakcjonuje i Was również, to... Nie, satysfakcjonuje, absolutnie. Ja po prostu zgłębiam temat freestylu, bo tak jak mówię, mnie to zawsze intryguje i zawsze po prostu patrzę z otwartą buzią. Ależ on to robi w ogóle, ale jak on to robi? I od razu na temat, skąd ten przypływ słów tak w jednym momencie, a na dodatek nie tyle przypływ słów, co jeszcze ułożenie tego w jakąś całość, która ma sens. Wow! Tak. To jest no odpowiedź, więc... która przychodzi mi na myśl teraz. Tak. No więc ja mam za każdym razem takie odczucia, kiedy Ciebie słyszę, albo kiedy podobnie robi Mikołaj Kubicki. Mhm. To są naprawdę... dla mnie to jest sztos. Naprawdę. Super. Takie freestyle'owe zagadywanki. No dobrze, ale wspomniałeś o tym, że zaczynałeś freestyle'ować na ulicy. Mhm. A to wiesz, no to nie jest takie hop-siup, wyjść na ulicę i zacząć prezentować siebie. Trzeba przełamać jakąś wewnętrzną barierę. Tak jak mówię, no to nie jest takie proste. A skąd u Ciebie taka wielka chęć przemożna, żeby wyjść na ulicę i hej ludzie, teraz ja? Myślę, że takie zapewnienie przyjaciół, że to jest w porządku, że koniecznie, że wow, że właśnie trzeba coś z tym robić, to był jeden z powodów. Drugi powód taki, że nikt tego wcześniej nie robił. Ja bardzo często mam coś takiego w sobie, że chciałbym zrobić coś nowego i często coś, co robię, w ogóle się nie przyjmuje, mówię to otwarcie, bo jest właśnie nowe, a ludzie nie lubią. W gruncie rzeczy stwierdzam, że ludzie nie lubią twórców. Ale nowości też nie lubią. Tak, po latach stwierdzam, że ludzie lubią odtwórców, czyli kogoś, kto coś odtwarza, bo właśnie jak mówisz, nie lubią nowości. I ja mówię, to będzie nowość, którą koniecznie trzeba pokazać i no nie będę ściemniał, miałem stres, miałem strach przed tym, żeby wyjść na ulicę, ale ta motywacja, żeby pokazać, ja siadałem, w ogóle tak mi się ręce trzęsły, mówię, nie, może jednak pójdę do domu, może to nie pora, może 13, dużo się znajdzie zawsze powodów, żeby jednak wrócić no do właśnie. Domu. Głośniczek mały, usiadłem na Placu Biegańskiego naprzeciwko ratusza i stwierdziłem, że tak bardzo banalnie to teraz zabrzmi, że jak nie spróbuję, to się nie dowiem, to niby każdy wie, ale nie każdy to robi. Tak? No więc usiadłem i mówię, okej, lecę. I były różne reakcje, od reakcji, czy ze mną wszystko dobrze, czy nie potrzebuję lekarza, z kim rozmawiam. No były to, wzbudzało reakcje różne u różnych ludzi u danej grupy wiekowej. Ludzie, którzy coś o rapie słyszeli, to jak rozumieli, że to jest freestyle, to od razu prosili, żebym kogoś obrażał, bo z tym głównie wtedy kojarzył się freestyle. I ja po prostu wytrwałem w tym, że nie dałem się ludziom stłamsić na zasadzie krytyki i nie dałem się też stłamsić komplementom, bo to jakby można, wiesz... W jedną, w drugą tak, stronę. Jest. I robiłem swoje. Zresztą tak mnie to... Ja kładąc się spać, patrzyłem, mówię, kurde, 8 godzin snu, jak ja to wytrzymam? Do następnego tak, razu? Tak, tak, tak. Ja mówię, wow. o co tu chodzi, nie? Ja mówię, 8 godzin i tak leżałem jak dziecko, nie wiem, które ma jutro urodziny. Ja nie mogę, no przecież nie dam rady, ja już chcę wstać. I potem wstaję rano, mówię, nie no, pójdę teraz na Plac Biegańskiego. Mówię, nie, bez sensu, nie? Jest 8, nie? W ogóle to jest jakiś idiotyzm. Po co? Poczekaj chociaż do przedpołudnia. No i tak trudno mi było bez tego wytrzymać, więc potem już się to rozpędziło. Mhm. Ale to tak rozumiem, że w wakacje było, że pójdę o 8. Co ze szkołą? Nie, w wakacje, tak, tak było w wakacje, bo to się głównie, to się w ogóle zaczęło w taki okres. Okres mocno letni, mocno wakacyjny, gdzie ja całe wakacje praktycznie przerymowałem na ławce. Aha. Dzień w dzień i to śmieszy mnie, kiedy artyści schodzą teraz po dwugodzinnym koncercie i tak wyglądają, jakby pobiegli maraton. Ja takich koncertów miałem po parę godzin 30 w przeciągu tam półtora miesiąca. I wiadomo, że to kondycja, jakaś tam zdrowie, ale odczułem to potem po sobie. Aha. Mówię, ja nie mogę, przecież tak nie można dzień w dzień, nie? To nie będzie służyć.
myślę, że każdy, podsumowując, myślę, że każdy, kto zobaczy, jak to się mówi, że coś mu zażre, że coś jest czymś, jakaś pasja, jest czymś, co spycha czas na bok, to nie będzie, to już opinia ludzi, stres i tak dalej, to już schodzi na dalszy plan wtedy już. To wtedy już można się zasapać. Można robić łódki z kory, można ludziki z kasztanków, można śpiewać, można rapować. Ludziom się to będzie podobać. No, tak. Wow. Są tacy, którym się nie podoba, ale to normalny proces. Dlaczego akurat, to znaczy ja się domyślam, dlaczego akurat wybrałeś plac Biegańskiego, wiadomo, centrum miasta, chyba główny plac miasta, więc tak od razu? Tak od razu. Wybrałem plac Biegańskiego tak od razu, wiesz, bo... nie podwórko jakieś, nie wiesz, przed blokiem? Nie, no były nawiki, siłą rzeczy przy, tam w towarzystwie, że w samochodzie, miałem swoją bazę w piwnicy, studio to dosyć huczne określenie. Więc siedzieliśmy tam, nawijaliśmy po piwnicach, to jakby był taki obóz przygotowawczy, można powiedzieć. To się działo, ale nie na zasadzie takiej, dobrze, to zanim wyjdę na plac Biegańskiego, muszę przygotować się w swojej piwnicy i idę i się przygotowuję. Próba. Tak, próba. Nie, po prostu to się stało, była naturalna kolej rzeczy wynikająca ze środowiska, w którym siedzę. A plac Biegańskiego z takich, nazwijmy to brzydko, marketingowych przyczyn, no bo tam przewijało się masa ludzi, było w miarę cicho, bo nie było... Zacząłem jeszcze, jak była ulica na placu Biegańskiego, jak jeszcze przebiegała tamtędy ulica, ale ona i tak była tak usytuowana, że to pozwalało mi bez mikrofonu normalnie nawijać. No uznałem, że jest to po prostu idealne miejsce, które skupia częstochowian z północy, z Rakowa, z Parkitki, z Błeszna, z Lisińca, wiesz, no każdy tam łazi i tyle. Ale to jesteś świadkiem przemian na placu Biegańskiego w takim razie. Tak, jestem świadkiem. Tu musi jakiś koniecznie podkład muzyczny podniosły. Tak, i tutaj powinny się wstawki pojawić też placu Biegańskiego od czasu, kiedy zaczynałeś do obecnego. No, jestem świadkiem i tam jeszcze ławeczki były inne, ławeczki z oparciem były, które były, uważam, że ten model ławek był bardzo wygodny. Ja powinienem jeszcze być jakimś tym oceniaczem, jak to powiedzieć ładnie. Ławek, tak. Tak, tak, recenzentem. No. Bo były spoko, były takie półokrągłe i miały taką metalową okrągłą podpórkę. Naprawdę 5 godzin siedzieć i spoko. Dawało radę. Tak. Czyli nie stawałeś, tylko siedziałeś. Siedziałem raczej. Czasami wstawałem, jak już było tylu ludzi, żeby ci na końcu mnie widzieli, to tam wstawałem wtedy. No, no to tyle. Ale to ty to miałeś tak marketingowo obmyślane w ogóle. Chłopaku, ile ty miałeś wtedy lat? 16? Nie, byłem po 20. Byłem. No to powiem ci szacun za ten marketing. No to było przekminione. Kurczę, sztab ludzi. Naprawdę? Nie, no tam wylazłem po prostu siłą rzeczy, wiesz. Jakby doświadczenie takie drobne, no to robisz odruchowo. Widzisz, że są ludzie, to wstanę na ławce, żeby mnie widzieli. Potem już inwestycja w jakiś tam mikrofon, w jakiś sprzęt, który by pozwolił nie nadwyrężać aparatu gębowego tak bardzo i nawijać do ludzi. Więc no wszystko z doświadczeniem. Okej. Zatem to było takie freestylowanie na ulicy. Ludzie ci tak od samego początku już podrzucali, tylko najpierw przechodzili i co on robi? A potem się jednak z czasem zaczęli wkręcać w tą zabawę, tak? Podchodzili najpierw to na zasadzie egzotyki, było tam ktoś telefonem coś nagrywał, te nagrania takie bardzo są archiwalne, jak na nie patrzę dziś. Nagrywał coś telefonem, ktoś w końcu jak zrozumiał, że to jest freestyle, no to chciał automatycznie sprawdzić, czy to jest freestyle, więc rzucał mi jakieś tam tematy, pytania, różne rzeczy. No i wiedzieli ludzie, że będę tutaj 6 dni w tygodniu, może 7 dzień w dzień, więc zauważyłem, że tych ludzi ciągle przybywa. I nagle pocztą pantoflową miałem jeszcze taki moment, że pamiętałem tych ludzi, więc jak pojawiał się ktoś nowy, to ja wiedziałem, że on nie dowiedział się o mnie bezpośrednio z kontaktu ze mną na ławce, tylko ktoś... Tak, dokładnie, pantoflowa poczta najlepsza w historii. I ktoś mu po prostu powiedział i zobaczyłem, że to jest jak kula śniegowa i to się naprawdę rozwija bardzo szybko. Byłem naprawdę zdziwiony tempem. Miałem jakieś wyobrażenia, ale przerosło to moje wyobrażenia. No i to mnie tylko cieszyło, bo rozmowy były przeróżne i potem one schodziły z rapu na różne inne dziedziny życia. Uważam, że odebrałem taką ziemskiego życia, taką solidną szkołę. No. Bo pewnie też była krytyka, prawda? Była krytyka. Ale tak. Pomidorami nie rzucali. Nie, ale to była taka krytyka.
mało jej było, myślę, że wynikała z tego, że to się działo na ulicy. Aha, i trzeba było mieć odwagę podejść do jakiegoś gościa na ławce, powiedzieć mu, co się myśli i sobie pójść. Dlatego tej krytyki było mało i z reguły ona była, tej krytyce towarzyszyły substancje psychoaktywne. Okay. Tak to wyglądało. Dobrze, tego nie było. W związku z tym sobie tak freestylowałeś na ulicy. Kiedy na początku to była zabawa, a kiedy to się przestało być już tylko taką zabawą samą dla siebie? Bo wiesz, na początku to tak było, prawda? Mm-hmm. Żeby się sprawdzić, o, mm-hmm. chyba fajnie to zrobiłem na tej zasadzie. Mm-hmm. No ale w pewnym momencie to się kończy, bo mm-hmm. nagle ktoś stwierdza, słuchaj chłopie, ty się nadajesz, prawda? Może byś coś takiego zrobił, mm-hmm. może byś gdzieś wystąpił. Nie wiem, jak to w twoim przypadku było. Co to zainicjowało to, że tak naprawdę się tym do tej pory zajmujesz? Myślę, że ludzie, których spotkałem na drodze, między innymi Dziki, mm-hmm. pokazał mi... Pozdrawiamy Dzikiego. Tak, Dziki, siemano. Pokazał mi, nazwijmy to, scenę. Zaprosił mnie, nie pamiętam, gdzie to dokładnie było, a to była mała miejscowość. Nie wiem, czy to był pierwszy raz mój na scenie, czy nie, nie wiem. Ale jeden takie pierwsze spotkanie, obycie się z ludźmi, stwierdziłem, że to grałem w przedziwnych miejscach, to od razu mówię, tu w ogóle masakra, nie? Byłem w miejscach, w których ludzie naprawdę nie wiedzieli, czym jest kultura hip-hop w ogóle, kompletnie, mhm. ale miałem z tyłu głowy założenie, że jeżeli mogę pokazać każdemu rap, to będę to robił. I to się stało na tyle płynnie, że nie podam ci dnia, w którym poczułem, że to będzie mój zawód, ale w wieku, no nie wiem, 20 paru lat, nie wiem ilu nawet, po zagraniu na jakichś debiutach, czy w Róże, mhm. czy na paru większych imprezach, po paru supportach różnych artystów, stwierdziłem, że należy iść tą drogą i idę nią po dziś dzień. Teraz już na koncie mam imprezy, o których wtedy nawet nie myślałem, że kiedykolwiek zagram, nie wiem, w Londynie, w Bristolu, w Hadze, w Amsterdamie. To naprawdę duża rzecz, bo rapować dla ludzi, czuję się wyróżniony, rapować dla ludzi, tam publiczności 15 tysięcy osób, to jest bardzo duża rzecz i to przerosło moje oczekiwania, marzenia. To się stało tak płynnie, to przejście, że nie umiem go wskazać. Mhm. Mnie bardziej, wiesz, nie chodzi mi o to, że koniecznie dzień, godzina, rok, tylko bardziej właśnie chodziło mi o tą sytuację, czyli kolega Dziki, który jakoś tam zwrócił na ciebie uwagę i potem trochę pociągnął. Daniel Dziki, Daniel Małoszyc też pozdrawiam, z Częstochowy, świetny człowiek. Tak jest. Zakładam, że nie sami częstochowianie będą oglądać, więc... Daniel Małoszyc, który też pokazał mi rap od innej strony. Twórca Hip Hop Elements. Tak, dokładnie, twórca Hip Hop Elements. Imprezy, o której wypowiadają się ludzie spoza Częstochowy i mówią, że to, co macie w Częstochowie, to jest w ogóle sztos, że to jest jakaś miazga. To jest tak dobra impreza pod każdym możliwym względem i to słyszałem od wielu ludzi. Więc, no tak stałem sobie dumny. Także... Wiesz, no sam fakt, że przyjeżdżają tutaj osoby na ten festiwal, przyjeżdżają sobie na zewnątrz, też o czym świadczy, prawda? To znaczy, że głos się niesie po okolicy, prawda? Więc jak najbardziej doceniamy Hip Hop Elements. Ja też. I mówię to szczerze. W każdym bądź razie na Hip Hop Elements jesteś prowadzącym. Nie pamiętam. A nie, był taki Hip Hop Elements, którego nie prowadziłeś. Tak, był jeden. Był, tak, pamiętam. Jak się czułeś, nie prowadząc Hip Hop Elements? Mega ciekaw byłem. I co? Myślę, że mój przyjaciel prowadził. Wiem. No i myślę, że Kari jak na swoje doświadczenie sceniczne wywiązał się z tej roli. Ale muszę go zapytać, czy podjąłby się jej drugi raz. Bo miałem wrażenie, że jest mu, że czasami gdzieś mu coś ciąży, ale oglądało mi się to super, bo czułem się częścią tej imprezy i mam taki pełny obraz, bo mogę powiedzieć, że jednocześnie jestem prowadzącym, występowałem z sekcją instrumentalną na Hip Hop Elements i jednocześnie byłem widzem, także totalnie mam odrobione wszystkie lekcje. I jakby perspektywa widza była dla mnie równie, no jarałem się tym, równie pasjonująca była dla mnie.
No, także to było fajne. Okej, okay, ale wrócę do czegoś, co powiedziałeś, że występowałeś w różnych miejscach, czasami bardzo dziwnych. Mhm. Jakich? Jakich? Tak, to najdziwniejsze. Najdziwniejsze. Kiedyś grałem na takim... To była bardzo mała miejscowość. Ja nie wiem, czy ta miejscowość ona istnieje. Ona była tak mała, że oni mogli ją zamknąć i ona już nie istnieje. To było w Polsce. I to było na takim... Na czym ja grałem? To była scena, która była trochę jakimś pojazdem, tak mi się to kojarzy. I tam byli jacyś ludzie... No ale to jakiś, wiesz, w takim razie prekursor Red Bull Turbas. Coś... No to tak. Przepraszam, bardzo, tutaj doszło do reklamy, niechcący. Bardzo zrobimy... Tak, nie ma tego. Bardzo, bardzo prekursor, naprawdę. Ja mam wrażenie, że oni tam niedawno wynaleźli koło. To była taka miejscowość, wiesz, która... ludzie, którzy tam byli, ja nie do końca byłem świadom, czy oni wiedzą, że jest impreza w ogóle jakaś. Oni tak jakby z przypadku się tam pojawiali. Ja potem zacząłem się czuć, jakbym był tam z przypadku. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. Jeszcze jak ja dla nich rapowałem, to wielu ludzi prosiło mnie po tej imprezie, żebym jeszcze grał muzykę. I zaznaczam, że ci ludzie byli świadomi, w pełni funkcjonowali jak należy. Ja im tłumaczyłem, że ja nie gram muzyki, jakby ja nie jestem związany. To był absurd na absurdzie. Ja mówię, ja rapuję, jakby jestem wokalistą. Już. A co tak to jest rap? Tłumaczyłem, tak. I naprawdę to było jedno z dziwniejszych doświadczeń, ale nie mówię tego w ogóle w złym. Ja uwielbiam takie miejsca, bo to jest wariactwo, więc to było naprawdę spoko. I gdybym mógł zagrać tam jutro, zrobiłbym to. Nie wiem, czy ta miejscowość istnieje, nie pamiętam nazwy. Wiem, że było pole, las, ludzie, oni coś jedli, nie wiem skąd brali jedzenie nawet. I chodzili tak jakby każdy w swoją stronę, jak Monty Python tam trochę to wyglądało. Więc to było super. Domy kultury, dla wielu może to być dziwne miejsce. Nie. Jeżeli chodzi o rap, ja też tak uważam, że nie. Cieszę się, i to jest dla mnie również zaszczyt, wyróżnienie, że jest mi dane na przykład współpracować, być ambasadorem Cała Polska czyta dzieciom i jednocześnie tak, grać na melanżu, gdzie w ogóle ci ludzie z Cała Polska czyta dzieciom nie mają, ci widzowie i ci wykonawcy nie mają kompletnie nic wspólnego i co więcej, nie zrobiliby prawdopodobnie dla nich projektu z różnych tam wizerunkowych przyczyn. A ja jestem i tu, to jest, uważam, no, cieszę się, że mam taką możliwość. To w takim razie, jak trafiłeś do tamtego projektu Cała Polska czyta dzieciom? Sam się zgłosiłeś, ja też chcę, czy też to było tak, że ktoś ci to zaproponował? Dobre pytanie. Myślę, że raczej ta druga opcja, prawdopodobnie ktoś mi to zaproponował, tylko nie pamiętam teraz dokładnie, jak to się stało. I poznałem całe środowisko, Cała Polska czyta dzieciom, zaczęliśmy robić projekty, poszczególne tam wartości sobie wybraliśmy. Jest taka książka Gorzka Czekolada, bardzo dobra książka o wartościach. I była na przykład prawda, sprawiedliwość i do tego robiliśmy utwór i teledysk. Dali mi na początku duża kontrola, potem dali mi kompletnie wolną rękę. I poznałem panią prezes, panią Irenę Koźmińską i poznałem też wszystkich pracowników, całą instytucje, zostałem ich ambasadorem i to było duże doświadczenie pod względem jakimś takim logistycznym, ale też pokazało mi artyzm, nazwijmy to, trochę od innej strony. Moje wyobrażenia na temat takich instytucji legły w gruzach w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Także no naprawdę super, w ogóle bardzo równi ludzie i podobało mi się to, że byli na przykład apolityczni. I otwarci. Otwarci i apolityczni, to było ekstra. Faktem jest, że powiedzieli mi, że z tytułu tej apolityczności mają kiepsko, bardzo kiepsko, finansowo i nie tylko, ale to mi pokazało, że są ludzie, jest grupa ludzi, która poświęca naprawdę masę czasu, żeby działać dla faktycznej zmiany. Nie, żeby się tam gdzieś przy kimś pokazać na zdjęciu, tylko mówią, dobrze, my te dzieciaki nauczymy czegoś, tak, dla idei, my te dzieciaki nauczymy czegoś tam, my zrobimy dla tych dzieci coś tam. I czasami to miało zasięg. No nie wiem, tam warsztaty mieliśmy, nie wiem, 5 warsztatów w całej Polsce i tam na każdym warsztacie było po 300 osób, 400 osób, także to naprawdę miało odbiór. A co cię pociągnęło, bo tak propozycja pada, ale co cię pociągnęło, żeby w tym projekcie się znaleźć? Wolność, którą mi zaoferowano, czyli miałem ramy, w które się muszę wpisać, ale one były zdrowe. Tam nie było cenzury, nie było
jakiejś takiej sytuacji, że tego lub tego nie wypada zrobić. Była faktycznie rozmowa nad wspólnym projektem. Nie było, nie wiem, poprawności politycznej, nie było jakiegoś takiego myślenia, zróbmy coś twórczego, tak, ale koniec końców musimy się podobać tym i tym. No bo to jest to, jakby stoi się w ostrym zaprzeczeniu. Tak, tak. Ja mówię, to jak tak chcecie działać, to ja jestem, nie? A co z książkami? Czy może lubisz czytać dzieciom? Czy też w ogóle lubisz czytać książki? I to też miało na to wpływ? To wiem, że w tej chwili to tak powiedzenie, że nie, ja nie czytam książek. Nie, jakbym nie czytał, ja bym powiedział. Nie, jakby ja bym powiedział ostro. Ja teraz czytam jedną książkę ciągle, a nie czytam innych na razie. Ale lubię czytać książki, tak? No jakby... To, że tam jakieś filozoficzne studia się skończyło, to musiałem, choćbym nie chciał, ale lubię czytać książki. Mm-hmm. Dużo książek jest bzdurnych, głupich i nie warto poświęcać na nie czas, tak uważam. I naprawdę mam wiele pozycji, które przeczytałem i mówię, co ja zrobiłem, nie? Po prostu najgorszy czas w moim życiu. To też nie chcę tak słodzić kolorowo, żeby dziękuję było. Dziękuję ci za to bardzo. Proszę. Dziękuję ci bardzo za to. Lubię czytać dzieciakom. Zdarzyło mi się czytać dzieciakom i naprawdę... Moje skromne doświadczenie, najprostsze treści czytane dzieciom są po prostu magią, nie? Siedzisz, czytasz i tam ktoś się cieszy, ktoś zrobi coś w ogóle, czego ty się nie spodziewasz, ktoś wstanie, w ogóle złapie się za głowę, bo tam jest jakiś rym czy coś, tak? I ty automatycznie nabierasz takiej mobilizacji, żeby czytać tym dzieciakom. I ja miałem również dane mi było to robić, więc to też na pewno była motywacja. No i też trochę odmitologizowanie tej książki, że siedzimy i tam to czytamy. Robicie czytaje, jak to się ładnie mówi, festiwal czytaj, dobrze? Dobrze, dobrze pamiętam? Tak, tak, tutaj. Dokładnie. No to wiecie, tutaj że... z nami jest Paulina Szczubidło, która jest jedną z osób, która pomaga przy festiwalu czytaj. Potwierdzam. Stąd my tutaj tak pokazujemy na Paulinę, której nie ma. Może Paulina później na koniec się pojawi i pomacha. Potwierdzam te informacje. Chcieliśmy odczarować też książki. Myślę, że się trochę udało. No dobrze. To są w ogóle dwie fantastyczne dla mnie historie. Pytanie moje jeszcze pozostaje a propos czytania dzieciom. Czy w takim razie, skoro to jest taki projekt, cała Polska czyta dzieciom, a ty jesteś raperem, to czy z założenia było też coś takiego, że masz wyrapować jakiś tekst literacki? Czy było takie założenie? Albo czy ci się zdarzyło? Czy zdarzyło mi się rapować teksty literackie? Tak, zdarzyło mi się. Grałem pana Tadeusza w teatrach polskich i z aktorami, którzy są aktorami z krwi i kości. Jak ja zobaczyłem, jak ich próby wyglądają, to mówię, oho, to moja próba to jest spacerek w porównaniu. Ja myślałem, że kończymy próbę, a moja szefowa od teatru, tak to nazwijmy, Ania, która jest naprawdę niesamowitą osobą, ja mówię, no to możemy, ona mówi, to możemy zacząć próbę. Ja już myślałem, że będzie koniec. Ja tak poczułem, że okej, dobra, ale zrobiłem taką minę, jakbym był obyty. Zrobiłem taką minę, mówię, no w końcu rozgrzałem się. Tak, a już nie miałem siły, wiesz, tam leżałem gdzieś w rogu. Tak, także rapowałem pana Tadeusza mocno w teatrach polskich różnych na deskach i to było polowanie całe tam przerapowane było, zaaranżowane na utwór, nazwijmy to hip-hopowy. I to było super doświadczenie z racji tego, że inaczej rapuje się czyjąś lirykę, jak ktoś tam coś napisze. I też mogłem zobaczyć, jak pracują aktorzy i naprawdę należy im się duże brawo, jedno lub dwa, za ogrom pracy, jaki wkładają, którego w ogóle nie widać. No. Bo im się właśnie wydaje, że to jest takie wyjście na scenę, hop siup, ten pan, ta pani powiedzą teksty, po prostu pokręcą się i zejdą ze sceny. Prawda? I to jest, wszystko to się wydaje takie naturalne. Natomiast, żeby to właśnie naturalnie wyglądało, to trzeba troszeczkę nad tym popracować. Tak, i doświadczenie mojej pracy z muzykami, mogę powiedzieć analogicznie, że muzycy, ludzie często myślą, a to zagrasz 5 kawałków tam, to ci damy tyle i tyle pieniędzy, pasuje.
Ale ja mówię, moment, ale na te 5 utworów ja poświęciłem kilkaset godzin, czasami nawet tysięcy, bo to zależy, życia. Przesadzam, ale tam, nie wiem, 500 godzin na przykład. Mhm. To nie powstaje chwilowo, w sekundę. To mimo wszystko myślę, że aktorzy poświęcają więcej czasu poza sceną niż muzycy. Wiadomo, pewnie znajdą się muzycy, którzy cisną więcej, ale tak moje małe doświadczenie mówi mi, że aktorzy muszą naprawdę grubo lecieć z tematem. A ty będąc na scenie jesteś aktorem? Miałem taką możliwość być, a jeżeli pytasz metaforycznie... Metaforycznie, owijmy to tak. Okej. Czy jestem aktorem? Nie, myślę, że jestem muzykiem. No, tak. Jestem sobą, przychodzę tam, żeby ludzie się dobrze bawili, żeby nie przekłamać niczego. Ja nie umiem być, nazwijmy to tak, nie umiem być aktorem, bo nie mam takich umiejętności, tak myślę, a nie umiem być marketingowcem. Bo nawet gdybym miał takie umiejętności, to ja nie umiem nim być. Ja nie potrafię zareklamować niczego. Ja nie potrafię powiedzieć tak, żeby ludzie powiedzieli, to jest świetne. Ja tak nie umiem i jakoś czuję się z tym okropnie. Ja po prostu robię coś, co mam zrobić i tyle. Mówiłaś, że niektórzy wychodzą na scenę i tak troszeczkę zagrywają pod publiczkę, tutaj ten coś zrobi, tamten coś zrobi. Potrafię tak. Nie potrafię tak. Czyli nie zdejmujesz koszulki, nie... Jeżeli bym ściągnął koszulkę, to wynikałoby to z tego, że chciałem to zrobić. Nie umiem, wiesz, nie umiem mieć planu. Czasami się z Kubalą, mój serdeczny przyjaciel i hype man, i DJ Gram, najbardziej utalentowany DJ obecnie żyjący. Reklama. Właśnie nie, po prostu ja ich znam. Ale dobrze tutaj, czujno się. Jakby oni często, może nie wprost, ale rozmawiamy przed koncertem, ja mówię, no chłopaki, no dobra, no zagramy, wiemy, co mamy zagrać, jakby popłynie to jak należy. I to jest jakby, mimo prób, mimo ułożenia harmonogramu koncertowego, może nagle w połowie zacznę ludzi częstować zupą. Ani ja tego nie wiem, ani Gram tego nie wie, ani Kubala tego nie wie. I to jest chyba okej. To jest okej. Odnajduję się w tym. Tak. Właśnie dlatego o to pytam, bo niektórzy mają ściśle wyreżyserowane koncerty i gdyby pójść na jeden koncert, na drugi koncert i na trzeci koncert, to by się okazało, że w tym samym momencie ten sam wykonawca robi dokładnie to samo. I tak to jest taka powtarzająca się historia. Tak. Z biegiem czasu myślę, że to też jest sztuka. Tak? Bo kurczę, to jest jakiś taki rodzaj... No ja nie wiem, jak to określić. Wzbudza to mój podziw. No mój też. No. Bo ja się nie lubię kręcić w kołowrotku i robić tego samego. Też. No właśnie. Dlatego tak trochę mnie to zastanawia, czy ten wykonawca czasem się nie nudzi. Tak, dobrze, jest ta i ta piosenka, dobra, to teraz ściągam koszulkę i nią macham. O, i rzucam w tłum. Wiesz co, myślę, że jak trafi na trzeźwą publiczność, to ci ludzie pod sceną wyczuliby, że on się nudzi. Aha. Tak myślę. Czyli musi być aktorem. Bo dużo, odpowiem tak, dużo artystów jest aktorami. No. I tym niestety stwierdzeniem musimy zakończyć tę niesamowicie ciekawą rozmowę. Jeszcze miałam tyle pytań do zadania i co ja mam teraz zrobić? Nie wiem. Musi być dwójka. Tak, musi być kolejna rozmowa. Jedynka była lepsza, nie? No dobra. Tak, zrobimy serial po prostu. Dziękuję ci za rozmowę. Naszym gościem był mikser Twarz Przyszłości. Zaglądajcie na stronę twarzeczestochowa.pl. Do końca roku trochę jeszcze odsłon twarzy będzie. Możecie się wielokrotnie zaskoczyć, kto tam się pojawia. A także zaglądajcie na nasze profile na Facebooku i na Instagramie. Tam też znajdziecie coś ciekawego o twarzach. Na przykład znajdziecie freestyle miksera o twarzach przyszłości. Trochę pogrzebiecie i znajdziecie. Do zobaczenia. Dzięki wielkie. Logos, reprezentuj świadomie.